Witajcie ponownie. No i przy zapisie dostaliśmy misję zwasalizować Śląsk, czyli tak naprawdę nic wartego uwagi, ale właściwie lepsze niż Ulm. I co? I właściwie tutaj mamy wszystko. O, moglibyśmy Toskania, Hamburg. Toskania. Bardzo prawdopodobne. O, tutaj możemy trochę pomariażować, fajnie. Bo już się właśnie zastanawiałem, co ja będę robił z... zaryzykujemy. Już się zastanawiałem, co ja będę robił z dyplomatami, bo na razie nie bardzo mam ich jak używać, że tak to ujmę. No i dobra. Aha. Gdańsk i nasi kupcy. No to trzeba, żeby kogoś wygryźli. Świetnie. Świetnie. Dobra. Aha, co tam? Aha, propozycja pokoju, ale to jest mało istotne. Ferdara. Jakby to wyglądało, nie bardzo. Na pewno mogą iść tutaj. I zobaczymy. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy wszystko. Możemy zrobić tak, że tutaj damy, chociaż nie, możemy dać, a dobra, bo Jagiellon ma zdolności, poproszę. No nie gadajcie, że tutaj przejebiemy, nie, chyba nie przejebiemy. Jagiellon ma zdolności oblężnicze. Dobra. Dlaczego to jest? Nie, nie mamy podboju. To damy jakiś mały pułk. O, tam się już tworzy jakaś armia. Damy jakiś mały pułk, ale piechoty. A. Dobra, ci są, to są konnica. Pułk piechoty, niech ma Jagiellona. I wtedy Jagiellon obejmie dowództwo i powinno to oblężenie w miarę szybko pójść. A tutaj będzie chwilowo brak dowódcy, bo potrzebujemy dowódcy tutaj, żeby ten pułk szybciej dotarł na tutaj. I cóż, i akcja. Dobra. I już mamy oblężenie pod dowództwem tak mocnego króla. Może się tutaj zbuntują. Wcale bym nie płakał, chociaż chyba nie, no nie może się być buntu, ale szkoda. Parma i Naxos. Ha, 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 ha. Aha. I skoro już mamy dość dużo pieniędzy, 9 inflacji. Dobra, możemy też jeszcze chwilę pociągnąć tutaj przez 10 lat. Nie będzie mi się opłacało. Nie wiem później, jak, czy będę brał podatki wojenne. Więc jeszcze chwilę pociągniemy tą. Dobra. I trak. O, i tutaj możemy od razu. Dobra, no to super. To od razu skoczymy do. O, to zrobiłem błąd. Duży błąd. Ale nic, trudno. Od razu skoczymy na Zurych i zobaczymy, jak tam właśnie Szwajcaria. Czy oni cały czas mają tak przyjemnie niewielkie wojska? Kurczę. Nie o to chodziło.
Szwajcaria, gdzieś oni będą pewnie pod końcem. 3000. Dobra, elegancko, czyli możemy tutaj jeszcze, ten oddział na pewno urośnie. Tak więc nie ma co się zastanawiać. Dobra, tutaj trwają oblężenia. Armia dotarła do Zurycha. Wszystkie te prowincje są... Aha, o, to ma nawet niezły... Ciekawe jak... Jeszcze Mediolan, żeby nie było niespodzianki. Stoi z armią, 2000, bida. No dobra, no to nic, tylko się rozdzielić. Czyli tutaj na przykład zostawimy jakiś pułk piechoty i pułk piechoty właściwie. Tak może być. Ile my tu mamy? Mamy jazdy, a mamy sporo jazdy, dobra. I teraz tak. Te armie to już na pół. O. 3-3-3-4. Dobra, może być. Ta armia tutaj. Ta armia tutaj. Dobra, jest Brno. No i jak ładnie. W sumie nic, tylko po prostu podzielić te jednostki. Pułk jazdy, pułk piechoty, bach. Pułk jazdy, pułk piechoty. Bach. Aha, i tutaj musi coś zostać chwilowo, dobra. Chociaż nie, lepiej żeby zostało. Tutaj niby Kruzowiecki powinien szybko ich wykończyć, ale tam jeszcze są 2000 na górze. St. Gallen. Dobra. To teraz tak. Tutaj może zostać pułk jazdy, dość silny. Nie, może inaczej, to będzie armia uderzeniowa. A to tutaj zostanie tak i tak. Albo oni pójdą tutaj. Tutaj też zostanie mały pułk piechoty i mały pułk jazdy. A oni pójdą na Szwyc, bo tam są wrogowie. Dobrze. No i za chwilę będziemy tutaj kontrolować oblężenie. Aha, mamy już nowy rok i można byłoby... Ale nie, poczekamy jeszcze troszkę. Poczekamy do nowego roku z pokojami. Zaraz, może tutaj jakieś królewskie mariaże można pobrać Korfu. Prawdopodobnie zaryzykujmy. Naxos nie, bo jesteśmy w stanie wojny. Królewski mariaż. No, zobaczymy. Weszliśmy, opłaciło się. Dobra, i teraz już możemy sobie poczekać. Teraz już możemy sobie poczekać. Tu mamy wszystko rozstawione. Okej. Bryzgownia. Gdzie idą chłopaki? Na Zurych. Na Zurych. Nie jest to...
coś, co mi się najbardziej podoba. Teraz zobaczmy. Tutaj dojdą 23 marca, czyli zanim dojdą do Badeni, to się odnowią. Więc można małe pułki puścić tutaj do Badeni, a duże pułki puścić do Zurycha. I to będzie tak. Te wszystkie zerówy, no oczywiście trzeba jedną setkę dać, bo sami nie pójdą. Tak, 10 pułków, piechota z berdyszami. Dobra, dobra. Ależ dużo tych zerów jest. No i teraz jakieś pułki z jazdą, żeby tu w ogóle była jakaś siła uderzeniowa. Chociaż oni dużo powinni zyskać. Ale żeby też nie zachęcić wroga do ataku, to damy tutaj kilka pułków rycerzy wschodnich, tak żeby było te 2000. Aha, tu zaczynamy wydawać znowu piechotę. Dobra, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Kurzowiecki. Chyba żeby zrobić odwrotnie, chyba żeby ich wysłać. Ile tutaj dołączy? Tutaj to mało dołączy. Aha, tylko teraz pytanie, czy oddział bez Kurzowieckiego to dojdzie... Też dojdzie 24 marca. I on się szybko wzmocni. A ten, aha, tylko czy mi na tym zależy, żeby on się szybciej, szybko wzmocnił? Nie, nie zależy mi na tym właściwie. To nawet ten oddział sobie poradzi, a będzie bezpieczny. A ten oddział pójdzie na razie tutaj. Dobra. I zobaczymy. Dobra, jest armia z Krakowa. Ona za chwilę wzmocni morale. Za chwilę będzie miała dużo więcej żołnierzy. Ekstra. I co my tutaj mamy? I teraz stąd możemy ten oddział skierować na Brno. Czy ten oddział skierujemy tutaj? On będzie miał dwukrotną przewagę, będzie miał dobrego dowódcę. Pytanie, czy może mieć lepszego? Nie może mieć lepszego, bo lepszy już jest poza terytorium. 1600, czyli będzie miał 5000 na 2000 i dojdzie 30 marca, to nie? Wyjazdu, dobra. To ciach. Jak tam dowolna Bawaria? O, coś słabo sobie radzi. Nasz kochany Władpo, który mógłby szybko zdechnąć. Szwyc. Brno. Do St. Gallen. Tutaj jest pułk. Nie powinno być niespodzianki. W Bernie już jest dość duży pułk. Tylko że ja to myślę, że może by jednak zrobić tak, że te pułki może pójdą tam, a ile tam w Lombardii jest w ogóle? O, 4 limice pasów. Rafał Czarniecki, no to będą razem 4 pułki. Tak będzie lepiej, znacznie. A do Wallis
mogą pójść pułki stąd. Dobra. Dobra. I ten pułk niech pójdzie tutaj. To tak, Rafał Czarniecki sobie zostanie. Albo nie. Dobra, Rafał Czarniecki niech idzie i ci niech idą, ale od teraz. Dobra, w porządku. Dobra, Sandgallen, a nie Hill. Brandenburgia. Litwa nie zawrze pokoju, na pewno. Co my tu mamy? Ferrara, chyba was pojebało. Chyba was pojebało. No i dobra, oni pewnie będą bardziej przyjaźni, ale to mnie nie interesuje. Dobra. O, Gotlandia może będzie można było. Nie, są cały czas w stanie wojny z wyborem z Wenecją. I o kurde, a tutaj już jest 2000. Oj, 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 tutaj to jest dość dziwna sytuacja, więc ja to na wszelki wypadek wyślę z odsieczą ten oddział. Proszę uprzejmie, tutaj będzie troszkę nietypowa sytuacja. Friedburg do Wallis, dobra. Do status quo, ok. Parma, prośba o pokój. Lombardia. O, do Parmy moglibyśmy dojść, tylko że wcale się to nie opłaca. Oni idą do Wallis, Wallis powinni ich. Aha, niekoniecznie. To ci jeszcze pójdą dla pewności. Aha, i co jeszcze zrobimy tutaj tak porządkowo? No, mam nadzieję, że August II Wielon jakoś szybko zdechnie. Trzyma się niestety. Nasza inflacja zdecydowanie możemy sobie przymierzyć teraz to styczeń. Niby tylko pół roku, ale duże nakłady. Duże nakłady, skończmy z lądową. Lądowa się przyda. Czy nie? Czy najpierw rząd? Czy najpierw rząd? No w sumie ta lądowa przyda się czysto teoretycznie. Z Austrią jest do 42. Więc powinniśmy zrobić sobie w odpowiednim momencie lądową. Myślę, że tak to zrobimy. W 41 roku już będziemy mieli rząd. W marcu nawet. Chociaż. A no tak, bo tutaj też troszkę wtedy te koszty nam spadną. Może to i ma sens. Ma sens. 3200, no to jest wszędzie. Chociaż nie, bo tak co 200 rośnie. 2800, 2800, 3000 i 3200, czyli chyba nie mamy. Nie, już jest jakaś kara, bo już jest 3300. Chodzi o karę za zbytni rozwój w stosunku do zachodniego bloku technologicznego. O, tu jeszcze Palatynat nam postanowił pomóc, bardzo miło. Dobra. Sojusz z Anbach, o.
porządku. Aha, ciekawe jak nasza tradycja wojskowa jeszcze nie jest maksymalna. Jak będzie setka, to wtedy wezmę, zwerbuję generała, niezależnie od tego, czy będzie mi potrzebny. O, tutaj troszkę zaczęła jednak mieć wpływ inflacja, ale to nie ma wcale takiego znaczenia. I dobra, i... tutaj to was chyba objęło. Tyle, kończymy. A dalej pomyślimy w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.